Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jesteśmy dzisiaj, drodzy siostry i bracia, świadkami tego, jak trzech mędrców ze wschodu przybyło, aby oddać pokłon Jezusowi. Dowiedzieli się bowiem, nie wiadomo skąd, że ma narodzić się król. Patrzyli na gwiazdę, która ich prowadziła, i w tej gwieździe dostrzegli gwiazdę nowonarodzonego króla. Ale tylko trzech mędrców dostrzegło w tej gwieździe gwiazdę króla. Inni gdzieś nie dostrzegli tego znaku. Pewnie, bo nazywamy ich mędrcami ze wschodu, gdzieś przeczytali proroctwa o narodzeniu Zbawiciela. Te proroctwa, które w Ewangelii były zacytowane, pochodziły z księgi proroka Micheasza. Prorok Micheasz swoją działalność prowadził w latach 740 do 700 przed Chrystusem. Siedem wieków przed Chrystusem. W tym samym czasie Izraelici zostali porwani do niewoli asyryjskiej. To, co można powiedzieć, było dramatem narodu wybranego, a nie jeden taki dramat przeżył w swojej historii, okazało się dobrodziejstwem, bo piśmiennictwo izraelskie, proroctwa trafiły do ludzi na wschodzie. Drugą taką okazją była niewola babilońska. To jest VI wiek przed Chrystusem, 579 do 539 roku przed Chrystusem. Kiedy to król Nabuchodonozor zabrał większą część ludności do Babilonii.
I wówczas również z tymi proroctwami mogli zapoznać się również mędrcy babilońscy. Stąd też ci mędrcy ze wschodu, którzy czytali te proroctwa i zastanawiali się, co to za król ma się narodzić, dostali jeszcze dodatkowy znak. Właśnie ta gwiazda betlejemska. Okazuje się bowiem, siostry i bracia, że tak jest z wiarą każdego człowieka. Byśmy my mogli przybyć do Pana Jezusa, byśmy mogli uwierzyć, że Jezus jest Zbawicielem, nie wystarczy tylko i wyłącznie czytanie proroctw, czytanie pisma, słuchanie kazań, czytanie prasy czy jakichś żywotów świętych, ale również potrzeba łaski Bożej. Takiego znaku, który gdzieś człowieka wewnętrznie przekona, tak, to jest Jezus i do Niego idę. To jest Zbawiciel świata. Ten, który mnie pokochał, który za mnie na krzyżu oddał życie. Tego znaku potrzeba. Zresztą jak przeżywamy teraz uroczystość Bożego Narodzenia, to widzimy, że i do pasterzy, którzy paśli swoje trzody, stada, którzy być może w ogóle nie myśleli o tym, że tu w Betlejem teraz narodzi się Zbawiciel, oni również otrzymali taki znak. Tym znakiem był anioł pański, który ich niejako obudził i powiedział: pójdźcie do Betlejem, bo tam narodził się Pan. Chociaż byli do tego może nieprzygotowani, a jednak dostali znak. Znak i ten znak, ta łaska Boża poprowadziła ich do Zbawiciela. Tak musi być w życiu każdego człowieka. Czy to będzie uczony, tak jak mędrcy ze wschodu, czy też właśnie tak jak pasterze, by dotarli do Jezusa, potrzeba tego znaku, łaski Bożej. Popatrzmy na świętego Pawła. Nie tak dawno przeżywaliśmy wspomnienie świętego Szczepana w drugi dzień świąt. I czytaliśmy wówczas z Dziejów Apostolskich, że Szaweł, czyli Paweł, stał i pozwalał, by ukamienowano Szczepana. A przecież Paweł był uczniem Gamaliela. Uczniem różnych szkół żydowskich. Znał proroctwa i pisma. A nie potrafił w Jezusie odnaleźć Mesjasza. Wręcz można przeciwnie powiedzieć, walczył z tym Mesjaszem. Walczył z uczniami Pana Jezusa. I przypominamy sobie, że jak udał się do Damaszku, aby właśnie tam w Syrii walczyć z uczniami Pana Jezusa, nagle olśniła go jasność z nieba. I usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I Paweł pyta: Panie, kim jesteś? A głos odezwał się i mówi: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Jak pamiętamy, zaniewidział wówczas Szaweł i gdy wszedł do Damaszku i dopiero gdy go ochrzcił Ananiasz, uczeń pański, odzyskał wzrok i stał się uczniem Zbawiciela. Chociaż znał proroctwa, potrzebny był mu znak łaski Bożej. To dotknięcie Pana Boga, by w Jezusie nie widział wroga i przeciwnika, ale Pana i Zbawiciela. Nam również taki znak łaski, takie dotknięcie jest potrzebne. I Pan Bóg nieustannie takie znaki w naszym życiu nam daje. Ale czy je dostrzegamy? Gwiazdę betlejemską widziało pewno bardzo wielu ludzi. Patrzyli na nią, zachwycali się. Być może widzieli w nim jakieś przesądy, ale nie potrafili zobaczyć w tym naturalnym znaku, jakby nie patrzeć, znaku, który doprowadzić może do Jezusa. Jak wiele znaków takich jest w naszym życiu. Wydaje się zupełnie naturalne znaki, które mogą nas doprowadzić do wiary, które mogą nas doprowadzić do Jezusa,
a które czasem gdzieś lekceważymy, pomijamy. Dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego, kiedy to właśnie mędrcy ze wschodu, którzy czytali proroctwa, którzy znali je, otrzymują znak, który ich gdzieś wewnętrznie nakłonił do tego, by wyruszyli w drogę, by porzucili swoje miejsca, mieszkania, by udali się do jakiegoś Betlejem niewielkiego i tam znaleźli Mesjasza. Zachęca nas do tego, siostry i bracia, byśmy my również, gdy Pan Bóg daje nam takie znaki, nie lekceważyli ich. Jak mówi papież Franciszek, byśmy wstali z kanapy i byśmy wyruszyli, by oddać pokłon Panu. Amen.